Siemane maneczko. Cześć, ja jestem Mateusz, to jest Maciek, a to kolejny odcinek z Infinite Mini Golf. I zaraz zagramy sobie drugą planszę nową, halloweenową, taką mogliśmy ją nagrać w Halloween. Trochę za późno. Spore, ale ona jest lepsza naszym zdaniem, przynajmniej moim. I dziwna. I teraz się nie będzie lagowało tak jak ostatnio, więc będzie dobrze. On gra z Rushplom, ja gram tym ziomeczkiem. Mamy inne ubrania, bo... Jest inny dzień. Jest inny dzień. Wcale nie zmieniliśmy przed nagraniem, żeby... Było akurat tak. Dobra, no i... O, i te plansze są Te plansze skryte. Są mega fajne. Są dziwne. Telefon... Profesjonalny YouTuber. Wibruje, więc trzeba. Dobra, tutaj widzisz, są misje. Widzę. Dobrze. Okej. Okay. Myślę, że to można zrobić w ten sposób. A takie baje, o ty. Czyli tak już spadłeś. Ale fajne to było, aż się wyłączyłem na moment. Dobra, czyli tak to działa, spoko. Czekaj, ja też tak spróbuję. Tylko gdybym wiedział, dokąd mam lecieć, to też byłoby lepsze. Ale dobra, nie, no i widzicie, to jest to właśnie, o czym mówię. Ja zacząłem pierwszy. No ale co ja mam innego tu? Będzie papugował, no po mnie. Ale może mi się uda. No dobrze, no. Ale ty krzywo, czy ty nie widzisz, że to zrobiłeś krzywo? Podskocz. Dobra. Nie. Tak. Nie. Nie, ty, to jest trudne. Jezus Maria, przecież no wróci tutaj. Dobra, ja już mam lepszy pomysł. Pyk. Mogłem troszkę poczekać. Pyk. I polecimy sobie gdzieś tam. To chyba nie. Co? Jeżeli ja się zbugowałem w tym krzaku, to już wiecie na starcie, że to jest oszustwo. Co ty nie chcesz tego zrobić? Nie. What the fuck was that? Boję się. I on najebany. Proszę. Krzak się zabił. Się zdarza. Teraz się uda zrobić tak. Troszkę później. I pyk, endo. O. Ty gnoju, chyba znów krzak mnie zabił. To zróbmy starą polską metodę z całej siły i zobaczmy, co się stanie. Ale mów troszkę głośniej. Mówię troszkę głośniej. Ale nie aż tak głośniej. Mówię trochę ciszej. It's a fucking joke, no. Kurwa, teraz to musi być. Jeb. Fucking kurwa. Bitch. A mam Mam. Kolejny świetny plan. Nikt się nie dowie, jaki to jest dobry pomysł. On ich tam... To ja po polsku, jak biały człowiek. No on tam kurde pajacuje. Nigdy nie doleci do tego gówna. A ja mam już metodę. Bo to trzeba zrobić w ten sposób. Pyk. We have to wait a second. We have to jump right now. I teraz pyk. Nieważne. Chcemy o tym porozmawiać? Nie chcemy. Dobra. Dobra, dam radę jakoś to zrobić, tylko jak to zrobić, kurczę. Krzaki zjadają. Nie lubię tej gry. Pyk, ja po swojemu. O, idealnie, perfekto. Mówiłem ci, że ta halloweenowa plansza to jakaś dupy. Dawaj. Kurde, no. Wiesz co, my skończymy zaraz bez ruchów i... Ale staraliśmy się, ludzie to docenią. Tak, na pewno. Docenicie to? Łapką w górę. Łapka w górę za każde wylądowanie tam gdzieś, gdzie on Ale wylądował. Udało ci się, dobra. I pokażę wam teraz sztuczkę, jak się to robi. Pyk. I po prostu lecimy sobie. Bo nie można było tego zrobić tak jak ja. Ale ja jestem tam, gdzie ty, tylko że w jednym ruchu. Ja ile już zużyłeś? Tyle samo, co ty. No, tylko że ja nie jestem głupi. Wartościowa rakieta jest bardzo. Zobacz, bo tutaj jest pajęczyna i ona cię zjada najprawdopodobniej. Co? Niby z jakiej racji coś takiego miało miejsce? Mam wrażenie, że nie wygrałem tej planszy. Mamy problemy. Natury technicznej. Może lepiej było inaczej to zrobić. Mówiłem, zagrajmy tą taką łatwą. Taką dla ludzi. Nice! Nie w tą stronę. Wiem, że nie. Ale ty no... Że też chcesz tak zrobić. Obyśmy...
No nie udało mu się. No nie. Ale to chyba jest ostatni ruch, więc... Skąd ta pewność? Bo chyba do 10 ruchów jest w tej grze. Myślisz? Tak mi się wydaje, nie, to po 10 nie. Cię chyba wykrzaniło. O, no. Tak. Whatever. Zobaczmy, czy ja mam jakieś szanse. Tam. Raczej małe. A tu jakby ci się udało, to bym płakał. Nie! No nie byłem tak daleko nie. Nawet, no. No nie było źle. Ale różowa włosa nie piękność nie jest zadowolona z moich postępowań. Zdecydowanie. Ale wygry... To za to latanie. I pewnie tak. Dobra, a to już... To jest skilla w lataniu. Kurde. Dobra. Po prostu, po staropolsku. Tak? Może być całkiem najgorsza metoda. Chyba, że... Nie, calculated. To ja spróbuję tutaj techniką magiczną. Żeby cię nie wywaliło. Zobaczymy, czy twoja magiczna technika będzie lepsza. Dokładnie tak samo beznadziejna. Wyląduję w tym samym miejscu. Nie, nie, w innym. Różnica jest kolosalna. To dobry ruch był w sumie nawet, nie najgorszy. Ale zdobyłeś dużo kamyków. Tak, taki był plan właśnie. Tylko uważaj, bo to podbija. Dlatego ja tak poleciałem dziwacznie. Toldzie, kurwa. Powiedziałem ci. Dobra, próbowałem. Bardzo było. Ślimaczek, to jest urłot. Ślimaczek. Taki to, albo to był ten. Nornik. Jaki nornik? Nie nornik, tylko ten. Sentru. Pancer. Nornik. Jeśli mieli wątpliwości. No nie, dobra, ale ty teraz to jest nie fair, bo ty wiesz, znasz planszę i wiesz jak się zachować. Ale I still think... No tobie może się udać jak jesteś w tym dołku. TBH. Jeszcze kurwa dłużej się roluj. They see me rolling. They hating. No już. Bo alt F4 poleci, no zaraz. A to może przeszkodzić, myślisz? Obawiam się, że tak. I to może zjeść, nie? Czy ta kulka zamierza jeszcze długo tam się poleci? No chyba, polać? Chyba tak. Dobra. Nie! Dlaczego? Dobra, aby ci się nie udało. A. Ty pająk coś ci zrobił. Nie złapał. Dobra, ja zrobię to w ten sposób. On mnie zatrzymał, to w sumie nie najlepiej, że mnie zatrzymał. No i znowu. To było blisko. To prawie się udało. Prawie się udało. Któryś może się uda nam zakończyć. A, to by się już uda. Fakiem matem. Idziemy w dobrą stronę. Rozpędzeni prosto w stronę. No pierdalony żart! To jest fucking joke. Do you understand? Najlepszy golfista po tej stronie świata. Nie, za lekko, no. No Double nie! Jak tą planszę mamy przejść w 5 ruchach? Nawet moja blond, rudo... Różowo-włosa piękność jest niezadowolona ze mnie. Dobrze, teraz będę się rolował tutaj przez godzinę, więc... To przyspieszymy wam to. Nie, nie przyspieszymy, bo mi się nie będzie chciało. Ale może. Może mi się jednak zachce, ale nie wiem. Jakoś ciemniej się teraz nagrywa. Może mogę coś... Bo jest ciemniejszy dzień niż poprzedni, co nagrywaliśmy. A mogę coś zmienić teraz? Świetny pomysł. Mogę, ale czy warto? Zostawię już. Żeby się nic nie popsuło. Jak się zepsuje, to będę smutny. Dobra, już przestało się. Ciekawa rozmowa z tego. I teraz po prostu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go. Kakupo. Kakupo. 10 ruch, ostatni ruch. Spoko, ja trafię. No i to było. No nie. Ale warto było zaryzykować. Warto było. No, warto starałem się. Tak? No troszkę teraz... Troszkę uciekłem. Ale tak minimalnie. Długo nie. To jest do zrobienia. Zawsze. Ale... Co? Fawgrwargwrg. Co?
Dobrze, to troluje na pewno, ja nie ufam temu. Brawo, Tiger. Dobrze. Tak się to robi. Widzę, że ty jeszcze troszkę sobie ułatwiasz sprawę. Zajebioza. Najlepsi świata. O, i wreszcie jest zadowolona. No, nic dziwnego, no taki zajebisty hole-in-one, to no, kurde. Myślę, że takie plansze mogłyby być dla nas wygodniejsze. I znowu jest jakaś taka banalna. Wiesz co, bo ja mam takie wrażenie dziwne, że ta plansza była zrobiona przez jakiegoś... Tak, też mam takie wrażenie. Nazywała się Frawgrabgry, więc coś tu jest na rzeczy. Coś nie grało w tej planszy. Pciu, pciu, pciu. To też było do zrobienia w jednym ruchu nawet. No. To ja spróbuję to zrobić w jednym ruchu. Taki jesteś wariat? Taki jestem. Taki jestem, jak się zdenerwuję. O ty, no dawaj. Tylko nie widać cię w tym momencie, tak, tak się bo troszkę... Bo ja się skupiam. Jak się skupiam, to mnie nie widać, tak mało. Dobra, teraz powinno być super. Jak też było blisko. Zrobił, no i teraz pytanko. Czy warto? Czy warto? Zwykle nie. Weź proszę nie, proszę Maciek, bądź fair. Dobrze. Ale nie mam jak zrobić tego. Nie, no daj. Dzięki. Dzięki. Proszę. Dziękuję. To łapka w górę za braterską współpracę. Bo... Po prostu jest niedowładem. dał mi, bo odjebałem maniana. Naciśnij to. Dobrze. Ale te plansze jak są łatwe, to, no, tak, to nie jest fajne. No takie to teraz było zbyt łatwe wręcz. A, bo ja mogłem teraz dwa zrobić, o ty oszuście. Nie... A patrz, tutaj trzeba niby... Ej, to jest fajne. Niby takie łatwe, ale jednak nie do końca. Dobra, ja muszę obliczyć to matematycznie. 3, 2, 1, teraz. Czekaj, nie, bo mi też trzeba... No ale... Jestem zawiedziony. To by się pewnie uda, bo... Miałeś lepszą ocenę z matematyki niż ja. No dawaj, no zrób to, no! Dobrze, nie udało się, ale ma więcej bonusów niż ja. Chyba... No dobra, już pierdolę te bonusy. Dawaj bonusy. Go bonusy. Nie bonusy, go nie, bonusy. Nie, bo nie. No i kurde, znów co z tego, że tak się staram? Jak i tak człowiekowi wiatr w oczy i kotwica w plecy. No i zamknij mordę. No i ucieka mi. Dajcie trudne! Dlaczego te na początku były takie łatwe, trudne? Jakie były na początku? No łatwe, a teraz są... Trudne, a teraz są łatwe. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze, to ale nie... To już jak jakieś częściowe wyzwanie. Teraz? Oba jesteśmy świetni. Ale ja jestem lepszejszy. Ty masz lepszejszą sytuację, to prawda. No, to było niezłe. Było blisko, prawie trafiłem. A o, ty masz troszkę dupną sytuację. No. O, ale no... No tak jest. Jesteś w stanie trafić stąd. Dobra, no i pyk. No to ty będziesz teraz więcej punktów. No troszkę tylko. Tylko troszkę. Chyba, że zaryzykujesz, ale nie warto. Nie, bo to wszystko się dostanę pod dupę. Dobra. Dobra, jest orzełek. Jest orzełek na orzełka. Zwycięski orzełek, prawdopodobnie mój. Okej. Okay. 2000. Trzy rundy. Lepszy... Dam radę. Dlaczego są takie raczyska? To jest dobra plansza. Tak. Dobra, pyk, skupienie. Okej. Okay. To jest świetny ruch. No, ale ty bezpieczny. Teraz... Taki bezpieczny, taki prawda? Taki bezpieczny. Ale no i kto papuguje... Papuga, nie? O, przepraszam, nie spapugował. Ale to nie, był gorszy to był ruch. Gorszy. Mniej bezpieczny i głupi, jak się okazało raczej. To był raczej głupi ruch. The fucking... No way! A to może mam szansę. Ja cię... Niewiarygodne. Trickshot był. Nie wiem, czy wiesz. Tak gra twierdzi. To był trickshot. No i straciłem kolejne punkty. To... A jestem tryhardem.
No tak trochę, no. Bardzo. Zwłaszcza ten pierwszy ruch to był hardkorowy tryhard. No i znowu jakieś głupie mapy. Ja muszę obliczyć, co się bardziej opłaca człowiekowi. Whatever. Dobra, damy tu. Co ty robisz? Co ty robisz? Normalnie. Chyba ty. Chyba nie. No kliknąłem już. To ja zrobię coś takie, jak będę w drugą stronę. Okej. Okay. Sprytnie, sprytnie. Co? Dobra, bo te... Nie, dobra, oficjalnie to był play of the game i w ogóle, ale co? No da. Ale to też masz szansę coś osiągnąć tymi swoimi radosnymi hopsami. A, niezłe to było. Poczyściłeś trochę tą planszę. Ale? Że to... przegrałeś. No tak, no to wiem. Ale patrzcie, no. Matematyka jest po mojej stronie. Twierdzenie i fizyka kwantowa. Racja. Nie, to przez... nie obliczyłem pola tej powierzchni. Po prostu tam był taki... No był rogal. I trudno, zamknij mordę. Starałem się. Przepraszam. Ale no, dobra, już uciekłeś mi, dobra. Uciekłeś mi na zawsze już chyba. Chyba, że teraz zrobisz to... Co to robi? Pan Roślinka. Pan Roślinka mnie troluje pewnie. Pan Roślinka wygląda jak kawał niezłego trolla. No, pan Roślinka to taki kawalarz trochę. Panie Roślinko. Musimy umawiać z panem Roślinką. O, patrzcie, to jest pan Diabełek. Trudno. Nie powiem, kogo mi przypomina. Kogo? Swojego kolegę od GTA. Którego? Zgadnij. Flotara? Być może. Wyzywa i szkoduje Flotara, to się nie robi. Nie, coś takiego to nie łapka w górę. No i co, i widzicie, bo on wie co się dzieje na planszy. I ja dwóch flotarów uwolniłem. I on... Łapka w górę za dwóch flotarów. I on teraz sobie kurde zgara pilonem. No i nie, to jest nie fair. Aż się napiję chyba. Bo mnie flotar mnie wystraszył. Dobrze. O, jakbyś to był magnesik, to no. Już na pewno wpadł. A tak to nie wpadł. Ale no niestety nie zdobyłem magnesiku. No to teraz idziemy na jego magnesik. Nie udać się. Nie udało. Nie udało mi się. Dobra. Go! Nie. Mam farta, ale co z tego? Co z tego, ludzie? Powiedzcie mi. Birdie. I co z tego? Teraz ja. Następnym razem czego się cieszysz? Następnym czego razem Maciek cieszysz? Zaczyna jako pierwszy i na pewno wygram, bo... On wie... Co ja zrobię i to jest nie fair. I przegrałeś psia końcówą. Dobra, no oż ty. Jakiej racji? No bo ja zrobiłem hole in one wtedy. Ale tu masz razy dwa, dlaczego jak, teraz? Bo jak jest hole in one, to w następnej się ma razy dwa. Już ostatnio to rozkminiliśmy. No i tak teraz z kredensem przegrałem. Z czym przegrałeś? No z kredensem, tak się mówi. Nie pluj na mnie. Przepraszam. Ale dobra, w takim razie to byłoby na tyle w tym odcinku. Patrzcie do kamery. I żegnamy się z państwem. Łapka w górę, bo fajny film, tak? Tak myślę. W ogóle patrzcie, jaki ja mam kolor skóry, jaki on ma, a to jest mój brat rodzony, dziwne, najlepszy. Nie? Dobra, najlepszy brat, jakiego miałem, nie mam innego, ale pa! Pa, pa!